Przy okazji święta 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego padło kilka obietnic, które mają w przyszłości wpłynąć na rozwój garnizonu. Jednostka ma być doposażona i zwiększona będzie liczebność żołnierzy. Padają słowa obietnic ze wszech stron. Ja chciałbym bardzo, żeby przyszłość dywizjonu kształtowała się w stronę kierunku rozwoju. Czekamy z niecierpliwością na doposażenie w nowy sprzęt. Czekamy również na powiększenie struktur osobowych. Tak jak dzisiaj powiedziałem, dużo jest zadań, które są stawiane przed dywizjonem. Nie tylko zadań stricte wynikających z przeznaczenia bojowego. Mamy tutaj punkt, w którym zbiegają się wszystkie drogi w naszego kraju. Wszystkie wojska, które zmierzają na państwa nadbałtyckie, przejeżdżają przez nasze koszary. Wszyscy mieszkańcy Suwałk regionu doskonale o tym wiedzą. No i naprawdę tych zadań w ostatnich latach narosło, a struktura pozostała w takich samych w zasadzie uwarunkowaniach. Liczba żołnierzy jest taka sama, a potrzeby są zdecydowanie dużo, dużo większe. Ja chciałbym, żeby dywizjon w najbliższym czasie rozrósł się. Do jakiej struktury nie wiem, nie jestem ja temu władny o tym decydować, ale na pewno liczba żołnierzy i doposażony sprzęt, nowoczesny sprzęt, chociażby przeciwpancerne pociski kierowane Spike, jak najbardziej to, co dzisiaj powiedziałem, potencjał ludzki, który posiadam, jeżeli chodzi o moich żołnierzy, są to doskonali operatorzy i kwestia przeszkolenia. Myślę, że to nie sprawiłoby żadnego problemu i jesteśmy gotowi do podjęcia takich wyzwań. W uroczystościach związanych ze świętem jednostki udział wzięli między innymi wiceminister Jarosław Zieliński, wiceprezydent miasta Łukasz Kurzyna. Byli też, co oczywiste, żołnierze. Gospodarzem uroczystości był nowy dowódca dywizjonu, podpułkownik Krzysztof Świderski. W struktury suwalskiego wojska wchodzi nie tylko jednostka wojskowa. Jest też nowo powstały batalion obrony terytorialnej, posterunek radiolokacyjny dalekiego zasięgu oraz wojskowa komenda uzupełnień. Łącznie służy w tych strukturach 200 żołnierzy. Jest też kilkunastu pracowników cywilnych. O swój los zawodowy od niedawna mogą być spokojni. Stałym punktem każdego święta suwalskiego wojska jest pokaz musztry i sprawności żołnierskiej, która ma być popisem ich kondycji fizycznej. Jednostka przygotowała też dla gości strzelnice, a dla najmłodszych gry i zabawy. Było też coś dla łakomczuchów. Tradycyjna wojskowa grochówka. Pyszna.